No witam. Dziś się postanowiłem zagrać w Bad Parenting. To gra oparta na problemach rodzinnych, zrobiona w postaci horroru. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale w każdym razie, jeśli film Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby być na bieżąco. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do materiału. Pierwsze co, to ja musiałbym coś tu ustawić. O, Polish, jest po polsku, ale jajo. Tego się nie da zmienić, nie? Ale gówno. Gierka dosyć dobra. Wyszła w sumie w 9 chyba października? Nie wiem, zamieszczę gdzieś na ekranie. Postanowiłem nią zagrać. Słyszałem, że ciekawa historia, także przejdźmy do gierki, nie? Mamo, znów wróciłaś późno. Byłam zajętą pracą. Może kazać mi odrobinę współczucia? Ale dziś są moje rodziny. O, mojego urodziny. Oczywiście, że wiem. Gdzie jest mój prezent? Pan Redface? W dniu urodzin grzecznych dzieci pan Redface potajemnie zostawia prezenty, gdy śpią. Naprawdę? Oczywiście. Jeśli chcesz otrzymać prezent, musisz od razu położyć się spać. Ale to jest naciągane, nie? No, mamo, już idę spać. To jest... Oho, ojciec. Znów oszukujesz dzieciaka? Ile razy wracałaś do domu tak późno? Pracowałem i moja zmiana skończyła się późno. Gówno prawda. Ten on biznes. Nadal uważasz, że jestem idiotą, prawda? Odsuń się, dobra? Nie ufam ci. Nie stój tu i nie podsłuchaj rozmów dorosłych. Okej. Okay. A, ja już chodzę. No. Ale ja taki łysy nie jestem. Czemu to jest tata? A, ma włosy, pa. A tam jakieś takie te... No dobra, idę do... To jest dom? Czemu ten dom jest tak długi, a tak... Nie jest taki szeroki. No dobra. Tutaj? Nie. Telefon? Tutaj? Nie, to pokój rodziców chyba. Dobra, mamy roślinkę. Łóżko. Po co mu ten papier toaletowy? No dobra. Szafy nie możemy otworzyć. Okej. O, hell no. O, czyli on tam w szafie siedzi, tak? To nie jesteśmy my? Nie wiem, mogę wejść do szafy? Nie? Okej. Wyjść też nie mogę, czyli muszę to podnieść. Prezent od Mr. Redface. Nie ma mowy! No way! O! Okej. Ta lalka mówi. Aha. Ciekawe. Mój pan schował moje zabawki w szafie. Czy mógłby się dla mnie zdobyć? Nie, no to będzie jumpscare jak nic.
Szafa nadal jest zablokowana. Możesz spróbować jeszcze raz? Próbowałem jak mogłem, nie mogę tego otworzyć. Chcesz, żebym zrobił coś jeszcze? Jestem głodny. Dokładnie to samo pytanie sobie w głowie teraz zadałem. Nie, to ty będziesz jadł, ale ja będę mógł poczuć wszystko, co jesz. Mój mistrz połączył ze mną wszystkie twoje zmysły i emocje, dzięki czemu mogę cię łatwo zrozumieć. Wow, to niesamowite. No, strasznie. Idziemy jeść, ta? Tabletki, piwo. Piwo! Za każdym razem, gdy skończy się jeść danie, zostanie przywrócone do pierwotnego stanu. Co się właśnie wydarzyło, sama chciałbym wiedzieć. Nie wiem, zgadnij. Nadal nie możesz go otworzyć? Rozczarowujące, chyba będziemy musieli użyć szafy twoich rodziców. Powinieneś wiedzieć, że te szafy mogą działać jako portale. O, bo... Narnia. Mogą cię zabrać, gdzie chcesz. W tym jest... W tym, gdzie jest przetrzymywany twój tata. Próbuj. Nic tu nie ma. Zapomniałem. Istnieje kilka kroków, które musisz podjąć, aby aktywować ten skrót. Przenieś radio swojego taty i umieść je przed szafą. Ale ci to radio... A? Przenieś radio... Mam. Będzie działać jako przycisk windy. Musisz najpierw wybrać częstotliwość. Co? No dobra, jeszcze raz. Ale fajne. A mi serce bije mocno. Myślę, że to jest ten jeden. Miało wejść, zostanę tutaj, będę oglądał dom. Drzwi. Ale bym kopnął, nie? To nie tu. Tato? Proszę przestań karać mnie. Zaklęcie. Coś upadło. Nie chcę tam wchodzić, ale chyba muszę. Co to? A to jest ta karta. Zaklęcia. Znalazłem to w więzieniu mojego taty. Myślę, że to może nam pomóc go pokonać. To jest zaklęcie, aby pokonać pana Redface. Szybko iść do szafy, aby odnaleźć miejsce, w którym utrzymana jest twoja mama. Tu? A nie, to był tam. To są te dzieci. Ukrywają się przed tym. A tu jest lalka. O, jest i mama. Szybko wrzuć to zaklęcie i przykryj. Co mam przykryć? O, tu jest. To jest ten red face cały?
Ale to głośne było. No witam. Co mu się stało? Co się z tobą dzieje? Mówimy, że został pokonany. Magia, którą na mnie rzucił, również zanika. Czy ty znikasz? Nie martw się, to jest to, czego chciałem. O, ale on nam pomagał. Powinieneś wyjść na zewnątrz i zobaczyć się z rodzicami. Siema. Tato, mamo. Teraz jesteście wolni. Masz romans, prawda? Goofy, zaniedbałaś tą rodzinę dla innego mężczyzny, czy nie wstydzisz się okłamywać swojego syna? A co z tobą? Czy uważasz, że jesteś lepszy ode mnie? Jesteś w domu, bijąc mnie cały rok. Jakim ojcem jesteś? Ze względu na to, co robię, to moja sprawa. Nadal przenoszę pieniądze do domu, aby utrzymać moje dziecko. You wanna squabble? Zostań tam. Halo? Nie pozwolę na to. O, hell no. Ha? Ja dobrze rozumiem, że tata nas zabił i on jest Redface'em od picia alkoholu. I on nas udusił albo no, tam skręcił kark. I dlatego ta lalka miała tak wykrzywiony kark. Ta lalka nas przedstawia chyba. Ta szafa, myślę, że jesteś w stanie ją teraz otworzyć. Nie wiem, czy chcę, ale dobra. To jestem ja? Dlaczego nic o tym nie wiem? Zawsze widziałeś? Próbowałeś zaprzeczyć i odrzucić te rzeczy i wymyśliłeś historię, aby poczuć się lepiej o sobie i o swoim tacie. I ja musiałem znaleźć sposób, aby poprowadzić cię z powrotem do rzeczywistości. Próbowałem wiele razy, wiele sposobów, aby pomóc ci zaakceptować tę prawdę tak łatwo, jak to możliwe. Za każdym razem, gdy zawodzę, zgadnij, co się dzieje. I tak, boom. Twoja pamięć resetuje się z powrotem do punktu wyjścia, czyli nocy, kiedy twój tata cię zamordował. O, ale mi ciarki przeszły. Co tak naprawdę stało się z moimi rodzicami? Jeśli chodzi o twojego tatę, ukrywa się w tanim pokoju motelowym. Idź ze mną do domu, tato. Uła. Co, my się w zombie zamieniliśmy nagle? A co z moją mamą? Ona wciąż mnie widzi, prawda? Zgadza się, bo jest w domu tylko późno w nocy. Ale jeśli jest dzień... Oho. Policja. Czy masz jakieś wskazówki na temat kryjówki swojego męża? Coś upuściłeś, proszę pani.
Co to jest? Wizytówka dla motelu. Ale nie jestem pewna, czy to moje. Zabójca. Ojciec zabójca aresztowany. Czyli... Okej, czyli to jesteśmy my, tak? Nie... Aha. To jesteśmy my. Ale tam jest nasze martwe ciało. Czyli ona została zakopana żywcem. Najprawdopodobniej. On został zjarany. I ten został porwany. A my zginęliśmy w szafie. Szczerze, to jest smutne. Tekstury freepik.com. O. To była dobra gra. Bardzo dobra gra.